Nowe spojrzenie. Ze wszystkich ludzi, którzy przestrzegali zasad, Szaweł był najlepszy z najlepszych. Jestem dobry w byciu dobrym. Tak pewnie by się z tobą przywitał. Był bardzo dumny z siebie i rzeczywiście trzymał się zasad, ale nie był miłym człowiekiem. Szaweł nienawidził wszystkich, którzy kochali Jezusa. Jeździł po całej okolicy, szukając takich ludzi. Chciał ich schwytać i wtrącić do więzienia. Chciał, żeby wszyscy zapomnieli o Jezusie. Nie wierzył, że Jezus jest ratownikiem. Nie wierzył też, że Jezus żyje. Widzisz, Szaweł nigdy nie spotkał Jezusa. Dlatego pewnego dnia to Jezus wyszedł Szawłowi na spotkanie. Szaweł był właśnie w drodze do Damaszku, gdy nagle niebo rozbłysło oślepiającym blaskiem. Ten blask był jaśniejszy niż słońce. Szaweł nie mógł go znieść, zasłonił oczy i upadł na ziemię. Wtedy usłyszał donośny głos, tak głośny, że aż pękały mu uszy. Szawle, Szawle, odezwał się głos. Dlaczego ze mną walczysz? Panie, odpowiedział Szaweł, kim jesteś? Jestem Jezus, powiedział głos. Kiedy krzywdzisz moich przyjaciół, krzywdzisz również i mnie. Szaweł drżał ze strachu. Idź do miasta, polecił mu Jezus. Powiem ci, co masz dalej robić. Kiedy Szaweł otworzył oczy, nic nie widział. Jego pomocnicy wzięli go za ręce i poprowadzili jak małe dziecko w stronę miasta. Szaweł był ślepy przez 3 długie dni, ale tak naprawdę dopiero teraz miał rzeczywiście odzyskać wzrok. W Damaszku mieszkał pewien człowiek o imieniu Ananiasz, który kochał Jezusa. Jezus przyszedł do niego we śnie i powiedział: idź do Szawła i pomódl się za niego, a ja sprawię, że odzyska wzrok. Ananiasz słyszał o Szawle i wiedział, że Szaweł nienawidzi tych, którzy uwierzyli w Jezusa. Panie, on przyszedł, żeby nam zaszkodzić. Ale Jezus tak odpowiedział Ananiaszowi. Wybrałem sobie Szawła, żeby opowiedział całemu światu o tym, kim jestem. A więc Ananiasz poszedł do Szawła. Bracie Szawle, powiedział, na drodze do miasta spotkałeś Jezusa. A potem Ananiasz pomodlił się za Szawła i Szaweł natychmiast odzyskał wzrok. Ale teraz widział wszystko inaczej. Od tamtej pory nie był już niemiły dla innych. Zmienił nawet imię z Szaweł na Paweł, co znaczy mały i pokorny, czyli coś zupełnie przeciwnego niż dumny. A czy wiesz, co oznacza imię Ananiasz? Znaczy, Bóg jest pełny łaski. Łaska to inne słowo na prezent. To ciekawe. Od tamtej pory Paweł zaczął opowiadać ludziom właśnie o łasce. Nie chodzi o przestrzeganie zasad, tłumaczył. Nie musicie być najlepsi z najlepszych, żeby Bóg was pokochał. Wystarczy, że uwierzycie w to, co zrobił Jezus i będziecie go naśladować. Ale nie chodzi o wasze zasługi, tylko o zaufanie Bogu. Zasady nie są najważniejsze. Najważniejsza jest łaska. Prezent, który dostaliście od Boga za darmo, a za który On musiał zapłacić najwyższą cenę.
Paweł dostał od Jezusa nowe zadanie. Od tamtej pory nazywał siebie samego posłańcem i podróżował po całym świecie, żeby opowiadać ludziom o Jezusie. 3 razy był rozbitkiem na morzu. W końcu trafił do więzienia, ale nawet siedząc w więziennej celi pisał w swoich listach: Bóg nas kocha! Nic nie może nas odłączyć od Jego nieustającej, wytrwałej, nieprzemijającej i wiecznej miłości, którą okazał nam przez Jezusa. I tak jak Bóg obiecał Abrahamowi tamtej ciemnej nocy przed wielu, wielu laty, rodzina dzieci Bożych wciąż rośnie.